kamikadze. Tak mówili kamikadze. Dzień dobry wszystkim, dzisiaj na szybko, bo tutaj jakieś znowu nieporozumienie jest. Kumraci to terroryści, pisze mi tutaj pod filmem. Najpierw pod jednym filmem napisał, żebym sobie poczytał demagogów i innych, żeby się upewnić, że świr jest straszliwy. Po czym teraz mi pisze, żebym nie czytał, tylko poszedł do najbliższego wirusologa. No, byłem. Powiedział mi zupełnie odwrotnie, niż ty tu piszesz. Mam się zapytać wirusologa, czy jest pandemia. No ja widzę, jaka jest. No tak jak mówię, spotykam 2000 osób dziennie, mieszkam w miasteczku, które jest na 22 miejscu najpopularniejszych turystycznych miejsc na świecie. Przyjeżdża tu setki tysięcy ludzi, nie było tu ani jednego przypadku. No to jeżeli... No to jest pandemia, tak. No. Jest. Ja nikogo nie słucham po zawodówce, czy nie po zawodówce, sam nawet zawodówki nie skończyłbym pewnie. Nie jest to dla mnie w ogóle jakaś rękojmia. Najgorzej, jak się człowiek wykształci ponad własne możliwości intelektualne, bo wtedy mamy to, co mamy. Nie bardzo mam po co iść do wirusologa, to widzę, że to chyba nowy tutaj jesteś, no bo to już omawiane było 544 tysiące razy o korzyściach głównie wirusologów, o wybiciu się na topkę i tak dalej. Możesz wierzyć w co chcesz, ja niestety nie wszystko tu mogę powiedzieć, no bo to zaraz będzie znowu blokada, no bo to jest, wiesz, to jest tak straszny świr, że nie można o nim mówić za bardzo, nie można negować i nie można o nic pytać, nie? Już jeden kanał mi usunęli. Ten też usunął zresztą. Tutaj dalej coś piszesz, Knur gada, że świr to onucowa dezinformacja, to dlaczego Onucolandia ma swojego Sputnika? Czy co sugerujesz, że Knur gada, że świr to onucowa dezinformacja? Chłopie, nie wiem, czy żartujesz sobie ze mnie, czy nie. No nie ma większego, proszę ciebie, fana świra od Knura, no. Nie bardzo rozumiem, o czym ty w ogóle do mnie tutaj wypisujesz, ale to chyba coś się pomierzało ci całkowicie. Knur gada, że świr to onucowa dezinformacja. Knur gada, że negowanie świra to jest onucowa dezinformacja, a nie, że świr onucowa dezinformacja. Knur uważa, że świr jest najstraszniejszą rzeczą, jaka się przytrafiła ludzkości. Nawet mówi, że Amerykanie ponieśli większe straty w wyniku świra niż w wyniku II wojny światowej i że no jest to najstraszniejsze, co może człowieka spotkać i tyle. Ja świra nigdy nie negowałem. Negowałem sposób podejścia do tego, sposób walki z nim i nachalność tego fastygowania i chamską, prymitywną propagandę z wygrywaniem hulajnóżek i jakichś pieniędzy. Nie wiem, czy je robisz. No. Są miejsca na świecie, gdzie się da żyć bez żadnych lockdownów, gdzie się dało żyć od początku, jak Szwecja, jak South Dakota, jak za 10 dni będzie rok, jak Floryda jest całkowicie otwarta, gdzie są masowe imprezy i tak dalej. Nic nie potrzeba się za bardzo tym przejmować. Świr jest infekcją przeziębieniową i ktoś tam na niego umrze. Nawet jak to będę ja, to nie jest to powód, żeby zamykać cały świat i życie na głowie stawiać, wprowadzać komunizm masowy, likwidować małe firmy i tak dalej. No, jeśli tego nie kumasz, no to ja o tym 56 tysięcy razy już gadałem, nie chcę się powtarzać nawet. Ja nie jestem mędrcem, który posiadł całą wiedzę na ten temat, bo sam faktycznie momentami to mi się wydaje, że nic z tego nie rozumiem. Patrząc na wczorajszy mecz siatkówki Polska-Rosja, proszę bardzo. Pierwszy raz nie ryzykował, nie miał kimki takiej, że snika na środku. Ale sprydują. Świr. Świr został za granicą. I nie ma czasu w Polsce teraz. 2 miesiące każdy w tej hali temu był umarł, a teraz proszę bardzo. Mordy drą do woli. O, powinni w milczeniu chociaż oglądać. Ogórka w sklepu je nie kupi bez maski, a tu o. Maseczek zero, ale świr czeka pod halo. Albo za granicą. 16 tysięcy ludzi na hali, na którą 2 miesiące temu nie można było wejść, bo mówili, że każdy, kto tam wejdzie, umrze. Na stadion piłkarski żaden nie można było wejść, a teraz można. Można mordę drzeć, można piewać, skakać, zero tych szmat na japach. Co to wirusolodzy mówią, że na pogoda nie ma, na których każesz mi chodzić, że pogoda nie ma wpływu na świra, tylko jak ludzie dużo przebywają w zamkniętych pomieszczeniach, to się wtedy rozsplidowywuje momentalnie. No to po ogórka nie można wejść do sklepu bez szmaty na mordzie, a tu można siedzieć i śpiewać w dzikim tłumie? Nie widzisz takich rzeczy, że na Florydzie walki, gale bokserskie, mecze odbywają się od roku
i jakoś no, nie wybito całego stanu. Szwecja działa, no na Białorusi jakoś, ja rozumiem, że to dane mogą być zafałszowane, że to dyktatorek i tak dalej, no ale no, wiemy na pewno, że nie ma tam pomoru gigantycznego, że ludzie na ulicach nie umierają i że w ogóle porównanie skali zgonów na wszystkie, że tak powiem, możliwe choroby jest dużo lepsza jak w Polsce, która zamknęła szpitale i wybordowała ludzi na polecenie właśnie tych kurna wirusologów, co mi każesz do nich chodzić. A ja akurat mam takiego wirusologa, do niego poszedłem i mi powiedział zupełnie co innego. Bo nie mogę podać nazwiska, bo mówi, sorry brachu, no hajs się klepie, kredyty się spłaca szybciej, życie jest. Powiedziałem mu, że jest kim jest i tyle. A czy to jest pandemia? Jak se nazwiesz to pandemią, to jest to. Można nazwać też pandemia, może być bólu dupy albo nie wiem czego. Albo kataru na przykład. Mogą być różne pandemie. Więc ja nie wiem, czy ty sobie żarty robisz, no wszystko co tu napisałeś, to tak jak mówię, no Knur jest wielbicielem świra, mówi, że to najstraszniejsza chińska broń biologiczna, która wymordowała pół świata, zamknął się w bunkrze obsrany po pachy i nie wychodził przez rok czasu, a ty mi do mnie mówisz, że Knur gada, że świr to onucowa dezinformacja? Bałem się, że sam tu siejesz dezinformację. Dlaczego Onucolandia ma swojego Sputnika? Dlatego, że nim handluje też. Świat polega na tym, że jak się trafi frajera i żyłę złota, to z niej ciężko zrezygnować od tak, no i tyle. Nie każdy jest dobrym Samarytaninem i powie, dobra, już mi się znudziło zarabianie. Nawet święty taki jak Michałek znowu żebrze o pieniądze na internecie, bo wielu żebrze, tych antykowidian też. Tylko daj mu parę groszy na rozwój kanału. Co to jest rozwój kanału? Że sobie kupi bułkę w sklepie? Jaki to zobaczysz rozwój, jak mu wpłacisz kasę? Jaki to w ogóle sens ma? Ja mam iść do wirusologa, żeby się zapytać, czy jest pandemia, a nie jest istotne, że przez 2 lata żyję w tłumie ludzi. Praktycznie mieszkam w tej firmie obecnie, przechodzi mi przez pokój 2000 osób. Mam wspólny kibel czasami z 2000 osób. Kurna, żyję. Moja matka to przeszła. Większość moich kolegów, wszyscy w domu, no po prostu mieli gorączkę. Mam kolejnego kolegę w Anglii, no. Też psychika dużo działa i to właśnie pierdolenie w telewizji robi swoje, zdecydowanie. Ludzie zaczynają się zastanawiać, dokładać jeszcze od siebie trochę. Wszystko 50 razy było omawiane. Szkoda mi czasu na takie pierdoły, jak masz. Ze mną w taką polemikę to nie ma sensu wchodzić, bo jak mówię, choćbym sam na to zdech, to nie uważam, że trzeba świat z tego tytułu demolować. No. WHO podaje śmiertelność 0,61. Ogólnie pierwszy komentarz to mi o tych demagogach, co mi kazałeś czytać, to myślałem, że to żart jest w ogóle. To tak odpowiedziałem żartobliwie, że mi tam mówisz, że jakiś youtuber Kasz się zaszczepił, a niech się szczepi. Co to mnie obchodzi? Nie jest właśnie o to chodzi, że tak jak mnie to nie obchodzi, czy on się szczepił, to tak chodzi o to, żeby drugą stronę też nie obchodziło, czy ja się szczepiłem. To jest proste, mi o nic więcej nie chodzi. Chcecie, to się szczepcie codziennie. O to chodzi, że się ode mnie odpierdolić i to wszystko. Być może mam chęć umrzeć na świra. Nie mam takiej prawa chęci mieć. Gość w Australii zalegalizował eutanazję. Bo ktoś ma chęć poddać się eutanazji, to może. A ja mam może chęć się zarazić i umrzeć. Nie mogę? Nie ma żadnej różnicy pomiędzy zafastrygowanym a niezafastrygowanym, jeśli chodzi o zarażanie się i rozsiewanie tego. Nawet wygląda to w ogóle w krajach, że tam, gdzie jest dużo fastryg, tam jest dużo świra. I to są fakty, nie mity. O, Chińczyk sam na ulicy w maseczce, jak zawsze, Azjata to jest. Więc o to dokładnie chodzi, że jakiś vloger, Cash czy inny się dziabnął tym, to jest jego, tylko i wyłącznie jego sprawa. I o to chodzi, żeby dla vlogera Kesha, dla ciebie i dla innych było tylko i wyłącznie moją sprawą, czy ja to też zrobiłem, czy nie. I tyle. Tak jak jest na Florydzie. Gubernator się sam dziabnął, ale się nie wpierdziela w życie innych. To jest proste, to jest esencja w ogóle życia. Martw się o siebie, a będziesz w niebie. Ja tam pierwszy ten w ogóle cały twój komentarz, że to jest dowcip. Tam, że się pytałeś, czy coś we mnie z katolika starego zostało. Nic ze mnie nie zostało ze starego katolika. Nigdy zresztą w tym kościele Boga nie spotkałem. Tylko jakieś obrządki rytualne, głupoty, hokus pokusy i inne atrakcje. To wszystko, co mnie tam spotkało. Zresztą, bo tam nic więcej, nic innego nie ma. Nieme i głuche rzeźby i echo. I głupoty wygadywane z ambony. A co do vlogerów, to oglądam ich nie z powodu ludzi. Nie fascynują mnie w ogóle. Oni ich nic nie wiem. Interesuje mnie rzeczywistość, którą pokazują i jak wygląda świat obecnie. Bardziej mnie interesują różne właśnie problemy związane
z obostrzeniami zastanawiam się cały czas, jak każde obostrzenie obejść i wyeliminować ze swojego życia. Wirusologów. Wirusologów w Kanadzie, zrobiłem film o wirusologach w Kanadzie. Wielu się zbuntowało i mówią co innego. Codziennie są protesty w Kanadzie w szpitalach, gdzie protestują lekarze i pielęgniarki przeciwko nakładaniu obowiązków astrygowania się. Codziennie. A ich zwolennicy stoją pod szpitalem, oni są w oknach szpitalnych, są stop mandatory vaccines, stop mandatory mask, zwróć freedom. To tak protestują pielęgniarki i lekarze pracujący w kanadyjskich szpitalach na co dzień. Policja w poniedziałek w Toronto protestowała przeciwko obowiązkom w astrygowaniu się policji. Protestują wszystkie grupy zawodowe. Belgijski wirusolog Van der Bosche, na którego się powołuje tutaj. To zły wirusolog? Do jakiego wirusologa mam jeszcze iść? Do Fauciego? Został wybrany najseksowniejszym mężczyzną na jakiejś części lewactwa w USA. Tam nagroda, oczywiście nie wiadomo, kto to przyznał dziadowi takiemu. W Polsce Gut powinien być. Gut z czarnozębu powinien być najseksowniejszym mężczyzną w Polsce. Covidiański mężczyzna roku. Na drugim miejscu Simeone, a na trzecim doktor Barakuda. O. Nie wiem, o co ci chłopie chodzi, nie wiem, czy ty se jaja robisz, czy nie. Jeżeli nie, no to sorry. Nie moja bajka, co tam wypisujecie.